Witajcie, po raz kolejny spotykamy się na poranku bibliotecznym. Zgodnie z zapowiedzią przeczytam Wam dzisiaj książeczkę z morałem, z przepięknej bajeczki Pani Tęczy. Zapraszam oczywiście do odwiedzenia biblioteki i do pożyczenia takich pięknych książeczek. Posłuchajcie. Dawno, dawno temu w oddalonej o setki kilometrów dżungli mieszkał kojot. Pewnego letniego, gorącego dnia wyruszył do pobliskiej wioski na polowanie. Był bowiem bardzo głodny. Nie jadł nic od 3 dni. Gdy upatrzył sobie smaczny kąsek, zaczął skradać się do zagrody najbogatszego w całej wsi gospodarza. Po chwili zauważyli go mieszkańcy wioski. Przestraszony kojot zawrócił szybko i pośpieszył do swojej kryjówki. Biegnąc co sił, nie zauważył stojącego na polanie wiadra wypełnionego niebieską farbą i wpadł prosto do niego. Gdy udało mu się wydostać, czym prędzej pobiegł do dżungli i błąkał się bez celu do późnego wieczora. Kiedy nocą wyszedł z dżungli, farba na jego ciele była już sucha. Wszystkie zwierzęta przechodziły obok kojota z wielką ostrożnością. Bały się nieznanego im niebieskiego stworzenia. Nazajutrz król dżungli, lew, podszedł do niebieskiego kojota i zapytał: kim jesteś? Znam wszystkie zwierzęta w naszej krainie, ale żaden z moich przyjaciół nie ma takiego ubarwienia. Przebiegły kojot sprytnie odpowiedział: przybyłem z księżyca, by zamiast ciebie rządzić dżunglą. Wszyscy mieszkańcy lasu tropikalnego wpadli w panikę. Obawiali się o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Aby uszczęśliwić nowego króla, zaczęli przynosić mu różne przysmaki. Banany, orzechy, arbuzy, smaczne nasiona i napoje. Pragnęli, by władca był zadowolony ze swoich poddanych. Rządy niebieskiego kojota były dla niego dobrą zabawą. Wymyślał wiele historii, którymi imponował, ale także wywoływał strach wśród poddanych. Minęło kilka dni pod władzą nowego króla. Pewnej nocy wszystkie zwierzęta zgromadziły się wokół niego, by wysłuchać uroczystego przemówienia. Była to noc, gdy księżyc znajdował się w pełni. Dla kojotów był to czas śpiewania chwalebnych pieśni. Nagle nowy król dżungli usłyszał wycie swoich przyjaciół, kojotów. Nie mógł się oprzeć, więc szybko dołączył do nich. Kiedy znalazł się w grupie, wydobył z siebie charakterystyczny tylko dla kojotów dźwięk. Słysząc wycie króla, wszyscy zrozumieli, że on nie jest przybyszem z księżyca, a zwykłym, przebranym kojotem. Zwierzęta otoczyły go, lew złapał oszusta w swoją paszczę i rozkazał, by powiedział wszystkim całą prawdę. Przestraszony kojot w końcu ujawnił poddanym swoją tajemnicę. Zwierzęta były bardzo rozłoszczone, że tak łatwo dały się nabrać. Wrzuciły go do stawu, by zmyć niebieski kolor i odkryć prawdziwe ubarwienie zdrajcy. Przestraszony kojot błagał lwa o wybaczenie. Dla kłamców nie ma miejsca w dżungli. Opuść ją natychmiast i nigdy do nas nie wracaj, nakazał lew. Kojot za swoje kłamstwo musiał ponieść srogą karę i jak najszybciej opuścić dżunglę i swoich przyjaciół. I to jest koniec bajeczki z morałem. Tego, jaki morał wyciągniecie, zależy bardzo dużo. Autorka wyciągnęła taki morał, że nie można udawać kogoś innego, chcąc żyć w zgodzie z własną naturą. Mój dziadek zawsze mawiał: nie udawajmy innych, bo oryginały są zawsze droższe od podróby. Natomiast moja córka zawsze próbowała mnie przekonać, że tylko będąc sobą, nie udając nikogo innego, możemy poznać,
kto naprawdę nas lubi, szanuje, kto jest naszym przyjacielem, kto się chce z nami bawić, bo kłamstwo i tak ma zawsze bardzo krótkie nogi. Więc nie udawajmy kogoś, kim nie jesteśmy. Nie opowiadajmy, że mamy piękne zabawki, chociaż może ich nie mamy. Nie opowiadajmy, że mamy 8-pokojowe mieszkanie, a mieszkamy w malutkim mieszkanku składającym się z 2 pokoi z kuchenką i śpimy z rodzeństwem na jednym łóżku, bo to się nam po prostu nie opłaca. Pamiętajcie, kłamstwo ma zawsze krótkie nogi i jakakolwiek prawda, nawet żeby była najsmutniejsza, jest lepsza od najpiękniejszego kłamstwa. Kochani, to wszystko na dzisiaj ode mnie. Teraz chciałam Wam pokazać i zaprosić Was do wypożyczania gier w czytelni i w oddziale multimedialnym są przepiękne gry, które też można wypożyczyć. Możecie przyjść z mamą, z tatą, z siostrą, no sami raczej nie, i wypożyczyć. I możecie zająć tymi grami kapitalny wieczór czy smutny, deszczowy dzień. Mamy detektywa pozytywkę, mamy smoka wawelskiego, kopciuszka. To jest gra, chyba, którą możecie grać razem z rodzicami, wyraź to. I jest jeszcze wiele, wiele, wiele innych. I zapraszamy Was, bo one są naprawdę bardzo ciekawe, bardzo rozwijające i bardzo pomocne w tym, żeby spędzić sobie spokojnie dzień, wieczór czy popołudnie. Jednocześnie chciałam Was zaprosić, Waszych rodziców, dziadków i opiekunów, na spotkanie dzisiaj o godzinie 10, które będzie dotyczyło historii kulinarii w Polsce. Jak zwykle będzie je prowadził nasz pan Łukasz Kluza. Zapraszam serdecznie, natomiast Was zapraszam na przyszły tydzień, na środę, na spotkanie, które będzie, mam nadzieję, ciekawe, bo będzie dotyczyło życia pszczół. Tak dla zachęty powiem Wam tylko, że gdyby pszczoły wymarły na świecie, to ludzie mogliby przeżyć bez nich tylko 4 lata. Do zobaczenia, do środy, cześć.